Kiedy staramy się przekonać do siebie klienta, mamy taką ochotę dać mu jak najwięcej. Myślimy, że tak właśnie trzeba i to przekona tego klienta. Tylko problem polega na tym, że tak naprawdę klienci wcale tego nie potrzebują i wcale od nas tego nie oczekują, żeby dostać jak najwięcej. Klienci chcą dostać dokładnie to, czego potrzebują, ani mniej, ani więcej. I możesz powiedzieć, o czym ja w ogóle mówię, że to brzmi jakoś ogólnie, abstrakcyjnie, albo jaka jest w ogóle różnica, ale właśnie w praktyce, jak się na tym chwilę zastanowimy, różnica jest bardzo duża, więc o tym będzie dzisiaj ten odcinek. Postaram się, żeby był krótki, ale warto moim zdaniem przez chwilę się nad tym zastanowić, bo to może bardzo pomóc w zdobywaniu i utrzymywaniu klientów. Projektując nasze produkty albo usługi, przeważnie mamy strategię dać jak najwięcej, bo myślimy, że tego oczekuje klient. Czyli na przykład, kiedy projektujemy dla klienta logo, to staramy się dać 15 różnych wariantów, żeby klient miał z czego wybierać i miał poczucie, że dostaje od nas dużo. Kiedy robimy kurs online, upychamy tam 20 godzin różnych materiałów, bo chcemy jak najwięcej dać klientowi, żeby zwiększyć teoretycznie wartość. Kiedy robimy jakieś konsultacje, doradztwo dla naszego klienta, to chcemy dać mu jak najwięcej spotkań, jak najdłużej, żeby miał z nami jak najwięcej kontaktu, żeby ta wartość kolejny raz była w oczach tego klienta jak największa. I w praktyce jest tak, że okej, ludzie mają faktycznie jakieś problemy, jakieś potrzeby, chcą dostać od nas jakąś wartość, żeby te potrzeby, problemy zaspokoić. Ale jednocześnie chcą, żeby tę wartość dostać jak najłatwiej, jak najszybciej, przy jak najmniejszym wysiłku. Chcą, żeby te problemy zniknęły jak najszybciej i jak najłatwiej. Więc jeśli dajemy klientom jakąś wartość, albo jeśli mamy dwie te same wartości, to tam, gdzie ta wartość jest w stanie być dostarczona szybciej, łatwiej, krócej, przy mniejszym wysiłku, wygrywa. Ta wartość jest rozumiana jako większa. Więc często nie chodzi o to, żeby dać klientowi jak najwięcej rozwiązań tego jego problemu, tylko ułatwić mu to rozwiązanie, ułatwić mu wdrożenie, żeby to się działo szybko, łatwo, żeby zdjąć z jego rąk, głowy, czegokolwiek innego ciężar. I sobie wystarczy pomyśleć o nas samych jako klientach. My mamy tak samo, kiedy mamy jakiś problem, szukamy jakiegoś rozwiązania, to chcemy dostać rozwiązanie szybko, łatwo i przyjemnie i zająć się po prostu czymś innym. Że to rozwiązanie często, które przekracza nasze oczekiwania, nie jest wcale tym lepszym rozwiązaniem. To rozwiązanie, które idealnie trafia w nasze oczekiwania i robi to szybko i sprawnie, jest tym, czego szukamy i za co jesteśmy w stanie zapłacić więcej. Wolfgang Goethe w jednym ze swoich listów napisał podobno, że przeprasza, że ten list jest taki długi, ale nie miał czasu napisać go krócej. I mi się wydaje, że z nami jest często podobnie, że taka strategia dam jak najwięcej to jest często droga na skróty, bo dużo trudniej jest zrobić skondensowaną formę, idealnie dopasowaną do tego, czego potrzebuje klient. Dużo łatwiej jest nawrzucać wszystko, co nam wpadnie do głowy i liczyć na to, że klient sobie wybierze z tego, co będzie chciał. Ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ta strategia już coraz słabiej działa. Klienci mają wszystkiego za dużo. Nie jest problemem znaleźć rozwiązanie swojego problemu. Większym problemem jest znaleźć dobre rozwiązanie swojego problemu, a często właśnie to dobre rozwiązanie to jest to właśnie rozwiązanie szybkie, krótkie, mało wymagające, więc często nie warto poświęcać tego czasu na dopakowywanie tej naszej oferty, ale na to, żeby ją jakoś skrócić, odchudzić, wydystylować, żeby klient dostał tylko te esencje, na której mu tak naprawdę zależy. I super przykładem jest małżeństwo Durantów, którzy przez kilkadziesiąt lat pracowali nad tym, żeby wydać 11-tomową encyklopedię, która opisuje historię cywilizacji ze szczegółami, jak powiedziałem, 11 tomów, ponad 13,5 tysiąca stron do przeczytania. Czyli teoretycznie super, prawda? Kupujemy 11 tomów, mamy 13 tysięcy stron, możemy się dowiedzieć wszystkiego, mega wartość. No ale niekoniecznie. Wydawca zachęcił małżeństwo Durantów, żeby wydali 100-stronicowe streszczenie, nazwali je lekcjami z historii i to 100-stronicowe streszczenie stało się bestsellerem. Ono kilkakrotnie przekroczyło sprzedaż tego rozbudowanego, epickiego dzieła, które no, zdecydowanie większość osób odrzucała, wolała tą 100-stronicową, krótszą wersję, po prostu nie miała czasu i ochoty dowiadywać się więcej. Te 100 stron wystarczyło. Klient dostawał to, czego dokładnie potrzebował na temat historii cywilizacji akurat w tym danym momencie. Więc na tym przykładzie kolejny raz widzimy, że wartość nie wynika z ilości, z tego, ile damy klientowi. Są jeszcze trzy inne rzeczy, które mogą wpłynąć na to, że klient będzie miał poczucie, że dostaje od nas coś wartościowego. I omówmy to może na przykładzie właśnie tej historii z książkami na temat historii. Pierwszy czynnik, który decyduje o wartości,
mówi o tym, czy ta osoba, czy nasz potencjalny klient w ogóle uzna, że jest w stanie tę wartość, czy ten efekt uzyskać. I teoretycznie 13,5 tysiąca znaków to wydaje się dużą wartością, ale klient sobie myśli, ja i tak tego w życiu nie przeczytam, ja i tak tego nigdy nie wdrożę, nie zainteresuję się tym, będzie leżało na półce, kurzyło się, ja po prostu wtedy tego nie kupuję. Kiedy klient uzna, że to jest za dużo, że to jest za trudne, że on i tak tego nie zrealizuje, że ten efekt nie jest dla niego nieosiągalny, to to odrzuci. Więc ta krótsza forma, dająca teoretycznie mniej, ale będąca bardziej realistyczna dla naszego odbiorcy, jest często bardziej wartościowa. Drugi czynnik to jest szybkość, czyli jak szybko klient dostanie to, co ty obiecujesz. Gdyby dało się połknąć jak tabletkę historię cywilizacji 11-tomową, czyli po połknięciu od razu mielibyśmy wiedzę z tej książki, ona byłaby 1000 razy bardziej wartościowa niż to, że musimy przeczytać tę książkę, poświęcić na to czas, wysilić się, żeby no, gdzieś tam tę wiedzę zdobyć. Więc im szybciej jesteśmy w stanie dostarczyć coś klientowi, tym też on uważa, że to ma dla niego większą wartość. I trzeci czynnik to jest wysiłek, czyli oprócz czasu liczy się też to, ile dyskomfortu klient, twój odbiorca będzie musiał poświęcić, żeby dostać efekt. Ile czasu, krwi, potu, łez będzie wymagało to, żeby dostać to, co ty chcesz obiecać. I czytanie 11 tomów wydaje się dużym wysiłkiem. Okej, może czytanie książek to nie jest specjalnie wymagająca praca, no ale jednak wymaga od nas jakiegoś zaangażowania, skupienia, prawda? A to skupienie jest w dzisiejszych czasach wymaga dużego wysiłku, więc im łatwiej bylibyśmy w stanie dać temu naszemu odbiorcy wartość, tym lepiej. Im mniej on się będzie musiał namęczyć, żeby coś dostać, to co my mu obiecujemy, tym na pewno uzna nasze rozwiązanie za bardziej wartościowe. I zastanów się po prostu, czy możesz podobnie zrobić u siebie. Zamiast dawać więcej swojemu klientowi, zastanów się, czy możesz dać mniej, ale dać mu to szybciej, łatwiej, przy mniejszym wysiłku, albo sprawić, że on będzie miał poczucie, że to jest bardziej w zasięgu jego możliwości, tego, czego aktualnie on potrzebuje. To na pewno w dzisiejszych czasach, w 2022 roku, kiedy wszystkiego mamy pełno, jest lepsza strategia niż przeładować klienta, zasypać go możliwościami, których on tak naprawdę nie potrzebuje.